ksiądz, który nie kłania się prezesowi rządzącej partii, znów publicznie zabiera głos. Tym razem bezkompromisowo wypowiada się na temat widocznej zależności PiS od Kościoła. Wskazuje na dwie bolesne kwestie: w kraju panuje dyktatura, a znaczącą rolę odgrywają w niej przedstawiciele Kościoła. Ksiądz Stanisław Walczak jest znany ze swojej bezkompromisowości. W przeciwieństwie do wielu przedstawicieli Kościoła słucha głosu papieża Franciszka i bierze sobie do serca społeczną naukę Kościoła. Jego postawa nie wszystkim się jednak podoba. Jest on zwolennikiem uchodźców, walczy z nacjonalizmem i otwarcie krytykuje poczynania ojca Tadeusza Rydzyka. Nieobce są mu poglądy feministyczne, które traktuje ze zrozumieniem. Emerytowany ksiądz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i brutalnie burzy stereotyp polskiego duchownego. Wśród kwestii poruszonych przez księdza Walczaka jest również polityka. Kapłan zasłynął ze swoich ostrych wypowiedzi na Facebooku, w których nie pozostawił suchej nitki na prezesie PiS, Jarosławie Kaczyńskim. Ksiądz Walczak napisał wówczas: ten Łukasz ma poparcie silnej grupy polskich biskupów i Wielkiej Rzeszy Polskich Duchownych. To oni popierają kłamstwa na temat katastrofy smoleńskiej, to oni szczują Polaków przeciw wszystkiemu, co obce i inne, pisał. Ksiądz Stanisław Walczak ostro krytykuje zależność Kościoła od PiS. Nic dziwnego, że odważny duchowny zabrał również głos w sprawie afery taśmowej, gdzie głównym bohaterem był Jarosław Kaczyński. Były misjonarz skrytykował przy tej okazji zależność polityków PiS od Kościoła. Jego koneksje z Radiem Maryja i TV Trwam dowodzą, że kłamstwo stało się oficjalnym orężem katolików narodowych w Polsce, mówił w mediach na temat prezesa PiS. Jego ostatni komentarz był jeszcze bardziej radykalny. Kapłan skomentował obecną sytuację w polskiej polityce w następujących słowach: dyktaturze potrzebne są koloratki, napisał. Były ksiądz zamieszany w aferę taśmową. Bez jego zgody nie dałoby się rozpocząć budowy drapacza chmur. Ostry komentarz nawiązuje do historii byłego księdza Rafała Sawicza, o którym było bardzo głośno w mediach przy okazji afery taśmowej. Miał on otrzymać kopertę z 50 tysięcy złotych, ale nieoczekiwanie zniknął. Okazało się, że miał on znaczący udział w ostatniej aferze z udziałem prezesa PiS. Ksiądz Sawicz był członkiem Rady Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, która jest właścicielem Srebrnej. Bez jego podpisów nie dałoby się rozpocząć budowy drapacza chmur. Były ksiądz Rafał Sawicz w końcu się odnalazł. Jak się okazuje, pracuje on na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie zajmuje się rozliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Porzucił on pracę na parafii i został usunięty ze stanu duchownego. Jednak jego dotychczasowa biografia wyraźnie wskazuje, że PiS nie ma zamiaru rezygnować ze ścisłej współpracy z księżmi i to w dużej mierze na nich opiera swoją dyktaturę.